Spielberg, czyli oczywiście bardzo zmieniająca się aura. Czy tak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Red Bull kontra Ferrari kontra Mercedes i w tym momencie genialny start Bartka Klaudla, który popisuje się i już z pierwszego zakrętu wyjechał na pierwszej pozycji, ale do trójki będą się panowie ścigać bok w bok. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W tym momencie tutaj Red Bull z przodu, jakaś kolizja była tutaj leciutka, no trochę szkoda tego wszystkiego, co tu się wydarzyło. Red Bull, a obok niego Ferrari, tam jeszcze McLaren się zamieszał w tą całą walkę. Mercedes w tym momencie bardzo blisko, już będzie chciało zewnętrznej, ale to Ferrari też szukało tej zewnętrznej, ostatecznie ten sporo stracił, dużo lepsze wyjście potencjalnie może mieć w Red Bulla, ale Max Radomski radzi sobie fantastycznie. Nie jestem hostem, żeby dodawać, a w tym momencie chyba jakiś błąd ze strony kierowcy Red Bull Racing, bo spadł nam za kierowcę Ferrari na wyjściu z czwórki. To nie wyglądało najlepiej, bo już w piątek ekipa z Maranello może się cieszyć pierwszą lokatą. Za chwilę chyba będzie chciał znowu naciskać. Może to jakieś problemy, może tutaj wykorzystał tą chwilę słabości znów kierowca czerwonych. No i widzimy w tym momencie druga ekipa czerwona. Radzi sobie świetnie, bo w tym momencie uprzedził El Michaela. W tym momencie już szyli jazdy. No właśnie, czyli ten DRS musi być włączony, skoro kierowcy tutaj zjeżdżają. Bartek Klaudel również odwiedza aleję serwisową w boksie tej wielu panów. No ile w realnym życiu jest jeszcze gorzej, bo tylko ta sucha nitka. W tym momencie do czwórki będzie atak, nawiązywanie tutaj do walki Lewisa i Lando z 21 roku, między innymi. Miało być to do 200 metrów nawet, i ja na razie się udaję tutaj do 100 metrów, żeby było wiadomo, gdzie są porozrzucane części, jaka jest przyczepność w wielu miejscach, jeżeli chodzi o to, czy jakieś oleje nie są i tym podobne rzeczy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kilka kierowców boksuje, a w tym momencie mamy restarty górą. Na razie kierowca Ferrari blisko, oczywiście za nim jest w tym momencie Red Bull. Nie był to złoty restart ze strony kierowcy czerwonych, no ale zobaczymy, jak czerwone byki będą chciały atakować. No i już w tym momencie do trójki będzie to atak ze strony kierowcy Red Bulla i widzimy, że tutaj ładnie panowie zostawiają sobie miejsce. Jest to naprawdę walka na poziomie, ale Ferrari absolutnie dużo, dużo większą szczepność w bolidzie 43 niż w 87. Albo go uwielbiasz, albo go absolutnie nienawidzisz i wydaje mi się, że większość chyba obecnej stawce w jeden jest po tej stronie, że go nie lubi. No a w tym momencie Kasper Nowicki zdobywa, na rzecz właśnie o tych czerwonych, o których wspominałem, pozycję. Zobaczymy, jak tutaj z Maxem Radomskim będzie chciał tutaj zmierzyć się Kasper z McLarena. Tam jakieś zamieszania się dzieją, szeroko szymcyr, nie wiem z czego to jest spowodowane, z jakiegoś powodu, ale prawdopodobnie jakieś wypchnięcie musiało być, albo przestrzelenie zakrętu. Połowy do tego półmetka nam brakuje. Na ten moment De Conti Brotej mierzy się z dwoma Astonami Martinami. Widzimy w kanapce Astona jest dosyć mocno, poodbijał się tutaj. No i będzie szukać miejsca tej El Michael w ogóle, który się zrobił duchem. Gdyby się nie zrobił duchem, to by mogło być naprawdę jedna wielka rozwałka. Ogrom właśnie tego farta kierowca Astona, a na ten moment widzimy dwie Alfa Tauri, które ze sobą walczą. To De Conti Broi Sandersik. Na siódmej pozycji Simarino szósty, tam Mercedes obok Ferrari, jadą panowie 30 obok siebie, 5 sekund traci na ten moment kierowca na ostatniej pozycji do przedostatniego. No on miał fantastycznie Grand Prix, ale tylko do 15 okrążenia. No ale tutaj Simarino mógł się tego spodziewać na ten moment przez to, że jakaś kolizja się wydarzyła i tutaj chyba El Michael. Chyba tak, chyba El Michael coś dziwnego tutaj nam wbijał i wirtualny samochód bezpieczeństwa jest na to, że do zgłoszenia, a może nie, zobaczymy, na mapce tego nie widziałem. W tym momencie kolejne wyprzedzenie, kolejna walka, tym razem tutaj El Michael wyprzedzony przez pana Ciecha. Jest Simarino z Clippersem, Mercedes kontra Aston Martin. Już nie różowa kopia Mercedesa, a zielona. Również to się nie powiedzie, walka naprawdę w tym momencie trudna, nie, jednak powiedzie się, do czwórki będzie tutaj atak i dosyć ładnie złożony.
kandydat, albo idzie ci fantastycznie, albo idzie ci fatalnie, nie ma rzeczy pomiędzy, stwierdzam. No i w tym momencie bardzo mocno tutaj Armin przykleił się do kierowcy Alfa Tauri. Jednego do drugiego Ferrari, zobaczymy z 2-3 okrążenia, jak się nic nie zmieni. El Michael w tym momencie podejmuje walkę z kierowcą Haasa. Spisany przez KS i X, no a w tym momencie wychylał się tutaj do 9. Aj, usi ze strony Clippersa i wylądował on w alei serwisowej. To wyglądało lepiej i lepiej i lepiej. Na ten moment jakieś te kontakty z SK911 Maxa Radomskiego. Mało miejsca zostaje w tym momencie SK, bo połowa na terce, a nawet mniej. Sekundy mają panowie, Szymcyr z problemami, coś tu się w ogóle, Borys jakoś wyniknął chwilowo w kierowcę. Jak jest taka możliwość? Cały czas walczy, naprawdę, niestrudzenie. Podziwiam ich za to, że okej, walczę o ostatnią potencjalnie pozycję. No i proszę Państwa, wierzgający koń na masce, a za kierownicą Bartek Klaudel. Tak kończy się wyścig o Grand Prix Austrii w splicie drugim. Wygrywa właśnie kierowca czerwonych, drugi będzie kierowca srebrnych strzał, czyli oczywiście Borys Promny, a na trzecim miejscu uzupełni nam kierowca ekipy z Walk-in, czyli oczywiście Kacper Nowicki.